Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się nazywam? Tak, proszę nam powiedzieć, państwo reprezentują jaką organizację? My reprezentujemy Partia Ludowa Demokratyczna w Turcji, który jest w parlamencie, dostał ponad 10% w tamtym roku na wyborach. Reprezentujemy partię HDP, Partia Ludowa Demokratyczna. Czyli są państwo Turkami tutaj mieszkającymi? My jesteśmy Kurdami właśnie. A, Kurdami? Tak, Kurdowie. Czyli to jest kurdyjska partia? Kurdyjska partia, ale nie, to nie jest tylko kurdyjska. W tym są Ormianin, Chrześcijanin, Turków, Kurdowie, Arabowie. To jest partia demokratyczna właśnie. W tym są wszystkie mniejszości. Wszystkie po prostu różne kolory i... Którzy po prostu zameldują się na terenie Mezopotamii, Anatolia, tak? Niestety ten kraj się nazywał po pierwszej wojnie światowej Turcja. Tak to nie jest sprawiedliwie po prostu, bo ta ziemia i teren całość nie należy po prostu do Turków. I niestety skasowali reszta wszystkie po prostu kolory na terenie, tak? Jak właśnie pan ocenia, bo od kilku lat rządzi w Turcji partia islamistyczna, czy dojście do władzy islamistów w Turcji ograniczyło prawa państwa jako przedstawicieli różnych mniejszości, Kurdów, chrześcijan, Ormian? Chodzi o partię, której obecnie rządzi, tak? Tak, prezydent. Tak, właśnie ta partia, której obecnie rządzi, AKP, to jest partia islamistów i... już można się nazywać po prostu partia, który już jest Erdogan, w tym jest dyktatorem, tak? Nie ma w ogóle w tym po prostu demokratyczny system. Oni po prostu włączyli mózg i patrzą z jednej strony i po prostu chcą wycofać do tyłu, tak? Oni mają sympatię bardziej na niby otomańskie kultury, bo otomańska kultura po prostu Imperium Otomany to znamy historię, co oni zrobili. To samo oni chcą, po prostu wspierają ISIS, terrorystów, tak? To jest wiadomo, nawet Rosja ostatnio pokazała. Czy Turcja może prowadzić taką politykę, żeby wysyłać do Europy właśnie terrorystów z ISIS? Prezydent Turcji mówił o tym... Wysyłał. Ostatnio zamach w Belgii, to ten terrorist był wysyłany przez Turcję, a żaden informacji do Holandii nie dostał ani Holandia, ani Belgia. I po zamachu okazało, że po prostu to przez Turcję, tak, był wysyłany. Turcja wie o tym, bo Turcja wspiera terrorystów i schowa się tam. Czyli ta polityka taka europejskich państw, które robią jakiś deal z Turkami i będą przyjmować akurat tych imigrantów, których Turcja nam przysyła, może być tutaj dla Europy niebezpieczna? Oczywiście, że niebezpieczną, bo Turcja cały czas szantażuje Europę. I teraz jest wojna w Turcji między nami, po prostu między Kurdowie i państwa tureckiego, tak? Między partią pracującą Kurdystanu i między Turcją. I Turcja naprawdę szantażuje Europę i chce wysyłać do Europy, chce pokazać Europie, że po prostu jak się nie zgodzi się na naszą politykę i na nasze po prostu to co my chcemy, to my też możemy wysyłać. Nawet przed zamach Belgia prezydent Turcji 3 dni wcześniej powiedział, że u nas był zamach, Europa jest cicha, wszyscy są cichy, to nie znaczy, że jutro w Belgii, albo w Paryżu, albo gdzie indziej nie będzie podobny zamach, tak? I za 3 dni okazało się, że terrorist, który był wysyłany przez Turcję, co w Brukseli, po prostu bomba. Dziękujemy bardzo, nie zatrzymujemy marszu już.